Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj nietypowo nagrywam dla Was ten odcinek, bo nie jesteśmy w poniedziałek, a pomiędzy. Ale byłam świadkiem ostatnio takiej sytuacji w sklepie, kiedy małe dziecko, może 2-3-letnie, zaczęło robić przedziwne ze swoim ciałem akrobacje. Różnie się ruszać, ustawiać. No było to dość zabawne, a okazało się, że dla mamy dość stresujące. No i napominała to dziecko, żeby tak nie robiło, bo mogłoby się nawet wydawać, że może to być niebezpieczne. I zastanawiając się nad tym, co to dziecko tak naprawdę robi, być może też widzieliście u swoich dzieci, u swoich wnuków, jak one się tam różnie wyginają, pełzają, czy robią różne dziwne rzeczy ze swoim ciałem. To dotarło do mnie tak naprawdę, że dzieci idealnie wiedzą, jak odstresować swój organizm, jak się odprężyć, jak zregenerować, bo one nie myślą tak jak my. One po prostu robią to, co im ciało podpowiada. One się nie zastanawiają, czy to właśnie będzie wyglądać, czy nie wyglądać, czy to dobrze, czy niedobrze. Dzieci troszkę jak zwierzęta, jak potrzebują się ze stresu powytrząsać, to się po prostu wytrząsają i się nie zastanawiają nad tym. Tak samo dziecko potrzebuje odprężenia, rozciągania, jakiegoś rozładowania, to po prostu robi, niezależnie od tego, czy jest w sklepie, czy gdziekolwiek indziej. I zaczęłam jeszcze głębiej w to wnikać, czytać i uświadomiłam sobie też, co jest oczywiste dla osób, które ćwiczą jogę, że niektóre z tych pozycji od dziecka już zostały tysiące lat temu wchłonięte w ten system właśnie ćwiczeń jogi, który uznaje się za genialny dla tego, żeby ciało ustabilizować i organizm utrzymać w balansie, w naturalnym poziomie stresu, w komforcie na co dzień. No i w związku z tym chciałam Wam dzisiaj cztery takie pozycje, które właśnie być może będą Wam znane z codziennego życia, od dzieci zaczerpnięte, pokazać i opowiedzieć króciutko, na co konkretnie i w czym one mogą nam pomóc w codziennym życiu. Pierwsza pozycja, słuchajcie, to jest taka pozycja. Dziecko czasami po prostu tak zwisa. Niektóre dzieci dotykają nawet głową podłogi i tak przetaczają się do przodu, do tyłu i wiszą. Czasem nawet zasypiają w tej pozycji. No i co tutaj ta pozycja robi? Ona genialnie odpręża kręgosłup. Jak siedzimy przy biurku wiele godzin, ten kręgosłup nam się ściaśnia i zaczynają nas boleć plecy i różne inne rzeczy, to ta pozycja, zobaczcie, odpręża nam ręce, puszczamy te ręce luźno, odpręża nam kręgosłup, a co najważniejsze, zwiększa ciśnienie krwi do mózgu. Jak się czujemy osępiali, tacy już znużeni, zmęczeni tą robotą, gapimy się w tego laptopa, już mamy po prostu dosyć, już nawet nie wiemy, co tam widzimy i piszemy, to zróbcie sobie na chwilę takie ćwiczenie i pozwólcie po prostu pozwisać. Drugie ćwiczenie. Dzieci, jak mają potrzebę odpocząć, to obojętnie, gdzie się znajdują, czasami robią tak. I natychmiast zasypiają. I tak sobie leżą. I oddychają. I w tym ćwiczeniu całkowicie rozluźnia nam się górna część pleców. Cały ciężar, który nosimy, stres na barkach, właśnie się rozpuszcza w taki sposób. Jeżeli dziecko ma czegoś za dużo i czuje u góry napięcie i ciężar, to będzie leżało tak i zaśnie natychmiast. I tu pozwalamy, żeby ta skóra na plecach po prostu się rozpłynęła i cały stres również się rozpływa. Łopatki się rozluźniają. Górna część pleców się rozluźnia, a przy okazji delikatnie rotujemy odcinek szyjny kręgosłupa, co go dożywia, regeneruje. Więc można nawet na biurku tak sobie poleżeć w pracy i pozwolić, żeby się zregenerować. Trzecia pozycja.
Na pewno zauważyliście, że dzieci leżą sobie często tak. Jeszcze najczęściej, kiedy mają tutaj pampersa, więc nogi są szeroko, bawią się swoimi stopami. Być może my nie dotykamy do swoich stóp, można sobie złapać za kolana albo za kostki, ale najczęściej dzieci chwytają stopy. I coś tu do siebie mamroczą, mruczą, przyglądają się stopom. A co tu się tak naprawdę dzieje? No w tej pozycji genialnie regenerują się biodra. Genialnie. Jeżeli mamy długotrwale siedzącą pozycję, no to blokady, które tam się tworzą, ja już nie będę o nich dzisiaj mówić, ale dla osób długotrwale siedzących to jest genialna pozycja. Dożywia nasze biodra, odmładza je, dotlenia, ale też co jeszcze się tutaj dzieje? Oczywiście masujemy sobie kręgosłup, plecy, aktywujemy przywspółczulny układ nerwowy, czyli obniżamy poziom kortyzolu, czyli zmniejszamy stres, czy wpływamy na zmniejszenie stresu. I ta pozycja, to już z badań naukowych zaczerpnięte, pozwala nam przepięknie przygotowywać się do snu. Jeżeli mamy jakiś stresujący dzień za sobą albo wieczór, a potrzebujemy się wyspać, zregenerować, to kilka minut w tej pozycji przed snem właśnie sprzyja do tego, żeby obniżyć poziom kortyzolu i przygotować swój organizm do snu. Zachęcam. I czwarta pozycja. Wytrząsanie. Wytrząsanie. Kiedy ta pozycja się sprawdza? Kiedy na przykład jesteśmy wkurzeni, kiedy zalewa nas fala złości, albo jak jesteśmy po jakiejś mega, mega trudnej akcji stresującej, wytrząsamy. Czasami dzieci tupią, a czasami właśnie wytrząsają stres z siebie. To jest bardzo pierwotne, nawet nie tyle co ćwiczenie, ani technika, ale po prostu instynkt. To jest instynkt, żeby wytrząsnąć z siebie stres. Wytrząsnąć. Nie gromadzić tego w ciele. Nie gromadzimy stresu w ciele. Robimy wszystko, żeby wypuścić z naszego ciała nadmiar wszystkich trudnych sytuacji, które się gdzieś przetoczyły przez dzień. Ja was, słuchajcie, zachęcam do tego, żeby poprzyglądać się czasem z dzieciom czy wnukom i jeżeli mamy jakiś odruch, że chcemy już, nie wiem, z tych emocji nakrzyczeć coś albo zwrócić uwagę, że nie tak albo tak, przyglądnijmy się i zobaczmy, czy z czegoś przypadkiem z tego nie możemy dla siebie zabrać. Czy czegoś one nie robią takiego, co by nam mogło pomóc. Chociażby jak te cztery proste pozycje, które właśnie inspirowane są przez dzieci. A wiecie dlaczego? Dlatego, że dzieci komunikują się bardzo w dużej mierze przez ciało. One instynktownie reagują poprzez ciało. My już mamy umysł analityczny, który nam tutaj przetwarza informacje i zaburza ten jakby pierwotny taki pierwotny poziom komunikacji, a dzieci z poziomu ciała. A ciało wie. I temu można by zaufać. Tak zachęcam do tego, żeby być może właśnie coś zmienić. Jeżeli ten temat jest dla was ciekawy, interesujący, to go możemy oczywiście zgłębiać. Tutaj jest jeszcze dużo opcji, więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy ten materiał był dla was pomocny, czy coś wam zmienił w spojrzeniu na swoje dzieci. No i piszcie, czekam, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję, do zobaczenia.